W Lombardii narasta kryzys. Na pomoc jedzie wojsko włoskie. Wojsko jedzie do Lombardii. Fala zgłoszeń na testy padają rekordy. Włoskie wojsko pomoże w wykonywaniu testów na koronawirusa w miasteczku Kodogno w Lombardii, gdzie w lutym 2020 roku wykryto pierwszy przypadek zakażenia we Włoszech. Żołnierze jadą też do pobliskiego Lodi. Personel w punktach medycznych zmaga się tam z falą zgłoszeń na badania. We wtorek we Włoszech padł nowy rekord dobowej liczby zakażeń. W całych Włoszech do aptek i punktów medycznych ustawiają się długie kolejki. We wtorek padła rekordowa liczba ponad miliona wykonanych testów. W Rzymie, Mediolanie i w innych miastach na wymaz trzeba czekać w kolejce nawet kilka godzin. Trudna sytuacja panuje też w Kodobno i Lodi, a więc tam, gdzie oficjalnie rozpoczęła się epidemia koronawirusa we Włoszech, po prawie dwóch latach od wykrycia pierwszego przypadku, uwaga ponownie skierowana została na ten rejon Lombardii. Testy na koronawirusa. Poprosili o pomoc kierownictwo tamtejszej służby zdrowia, poprosiło o pomoc w ośrodkach, gdzie wykonywane są testy. Włoskie media podały, że z Mediolanu wysłane tam zostaną dwa wojskowe zespoły medyczne. W obu miejscowościach urządzą polowe punkty, gdzie będą prowadzone badania. Żołnierze będą też regulować napływ do nich, by uniknąć zatorów. Kodogno było jedną z pierwszych czerwonych stref jako ognisko zakażeń na początku pandemii. Miejscowość została odcięta od świata. We wtorek padł nowy rekord dobowej liczby zakażeń we Włoszech. Wykryto ich ponad 78 tysięcy.